Ewangelii według świętego Mateusza. Rozdział 18, wersety od 21 do 35. Wtedy podszedł Piotr i zapytał Jezusa: Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeżeli wobec mnie zawini? Czy aż 7 razy? Jezus mu odpowiedział: Nie twierdzę, że 7, lecz aż 77 razy. Dlatego Królestwo Niebieskie podobny jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, pan kazał go sprzedać razem z żoną i dziećmi i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Gdy sługa wyszedł, spotkał innego sługę swego pana, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go, zaczął dusić i mówił: Oddaj wszystko, coś winien. A on upadł na ziemię i prosił: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu. Wtedy pan wezwał go i powiedział: Jesteś złym człowiekiem. Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą? I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda całego długu. Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie, jeżeli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu. Oto słowo Pańskie. Zastosuję, moi drodzy, pewien skrót. Mianowicie zamiast powtarzać wszystkie okoliczności, powiem tak. To, co mówiłem przed tygodniem, jako wprowadzenie do tego tekstu, jest aktualne także dzisiaj. Druga połowa drugiego roku służby Jezusa. Tylko uczniowie. Koniec czwartej wielkiej mowy Jezusa, które opisuje Mateusz. Sytuacja sprowokowana. Piotr, gdy usłyszał słowo o tym, że trzeba iść, napomnieć w 4 oczy, potem, że trzeba iść ze świadkiem, albo jeszcze iść donieść Kościołowi, sprowokowany słowem Jezusa, zadaje kolejne pytanie. Ile razy mam przebaczyć bratu, jeżeli zawini wobec mnie? I Piotr jest gotów przebaczyć 7 razy. Semityzm, żydowski sposób myślenia, bardzo często można by to wytłumaczyć sobie w ten sposób: mam przebaczyć bardzo często ponad miarę, nawet mocniej niż zwyczaj każe. Odpowiedzi słyszy nie 7, nie ponad miarę, ale mówi: masz przebaczać zawsze. I jak gdyby to słowo masz przebaczać zawsze
To jest słowo, które Jezus kieruje do swojej grupki uczniów. Te słowa słyszy tylko kilkunastu mężczyzn. Tłumy nie słyszą tego słowa. Można powiedzieć, jest to słodki sekret Jezusa albo tajemna wiedza Jezusa. Wiedza, którą otrzymują tylko jego uczniowie. Moi drodzy, co jest ważnego i mocnego w tym słowie Jezusa? Najprościej można powiedzieć w ten sposób. Kiedy człowiek doświadczy krzywdy, kiedy zostanę skrzywdzony przez kogokolwiek, kiedy inny człowiek wyrządzi mi zło, jestem gotów mu przebaczyć tylko wtedy, jeśli przyjdzie i powie: przepraszam cię, to była moja wina. Jestem przekonany, że część z nas, jak nie większość, gdy zostanie skrzywdzona, powie: jestem gotów przebaczyć pod tym warunkiem. Jeśli ktoś przyjdzie i mnie przeprosi i uzna, że zrobił błąd. Cierpię, ale mam satysfakcję jednak. No to uznał swój błąd, jest gotów, dobrze, wystawiam rękę, niech jest zgoda. Ale to jest w świecie poza uczniami Jezusa. Tutaj, w tym tekście, Jezus pokazuje różnicę między uczniem a uczniem farbowanym. Taki, który odgrywa rolę ucznia. Między uczniem Jezusa, a tym, który no, zgrywa się na ucznia Jezusa. Na czym polega różnica? Uczeń Jezusa ma odwagę dostawiać swoje życie do Jezusa. Ma świadomość tego, ile Pan Bóg jemu przebaczył. Moi drodzy, tu jest lud. Staję przed Wami jako grzesznik, pierwszy, któremu Bóg okazał łaskę. Siostro i bracie, nasz probóz jest wielkim grzesznikiem. I nie na zasadzie, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ja znam swoje grzechy, ale wiem, jakie wielkie miłosierdzie Boga mnie dotknęło. Wiem, że moje grzechy zostały zmazane krwią Jezusa i nigdy nie byłbym w stanie wypłacić się Bożemu miłosierdziu. Nigdy. Nie byłbym w stanie nic zrobić, moi drodzy, żeby spłacić mój dług, poczynając od pierwszych świadomych grzechów w pierwszej czy drugiej klasie szkoły podstawowej. To by nie było 260 ton srebra, jak w tej przypowieści, to by było o wiele więcej. Ale był taki moment, kiedy Pan mnie znalazł i powiedział: chcę Ci przebaczyć, bo mój Syn Jezus umarł za Ciebie na krzyżu. Ja uwierzyłem w to i przyjąłem, że to jest dobra nowina dla mnie. I próbuję dzisiaj, razem z Wami, zmagając się z tym słowem, powiedzieć tak: jestem Bożym dłużnikiem. Wszystkie inne krzywdy, które ktoś mógł wyrządzić, które wyrządził, one są niczym w porównaniu z tym, co Bóg mi przebaczył. Nie mówię, że jest łatwo przebaczyć. Ale zobaczyłem na mojej drodze, że nie ma innej opcji. Zobaczyłem, że przebaczenie warunkowe, aż ktoś mnie przeprosi, to jest droga donikąd. Pan ma inną wizję. Pan mówi:
Czy nie powinieneś przebaczyć, tak jak ja Tobie przebaczyłem? I moi drodzy, tu widzę uczniostwo. Jeżeli będziemy mieli odwagę, mówię, że odwagę, bo to nie jest takie hopsiu. Jeżeli będę miał odwagę widzieć siebie w relacji do Boga jako dłużnika, jako tego, którego Bóg znalazł i dał swoją cudowną łaskę i krwią Jezusa obmył, to wtedy nawet zło, które inni czynią, moi drodzy, jest, można przebaczyć. Dzisiaj w mediach i w innych środkach przypominają, co się wydarzyło 10 lat temu. Zamach terrorystyczny. Ale moi drodzy, moje serce biegnie nie tam do Nowego Jorku. Moje serce biegnie do moich braci w Pakistanie. Oni dzisiaj, jak są na nabożeństwie, tę samą Ewangelię czytają. Albo ci w Bagdadzie, kiedy poszli do świątyni i zamach przeżyli. Moi drodzy, i oni też słyszą o tym, żeby przebaczyć. Płaczą nad swoim ojcem, matką zabitymi, bratem, siostrą, mężem, żoną. I oni to samo słowo dzisiaj dostają tak jak my. I też słyszą o tym, że jako uczniowie Jezusa mają przebaczyć. I dlatego ja się dzisiaj wnoszę w swoim sercu i modlę się za nich. Bo wiem, że wcale im nie jest łatwo. Tak jak nikomu z nas nie jest łatwo. Bezinteresownie, jak usłyszeliśmy, szczerze z serca przebaczyć. I po to mamy siebie nawzajem, abyśmy dzieląc się tym, że jest trudno, żebyśmy mieli odwagę modlić się za siebie nawzajem. Bo może wśród nas jesteśmy w sytuacji, kiedy ktoś mówi, dzięki Bogu nikt mnie nie skrzywdził. Nie mam kogo, komu mógłbym przebaczyć. To wtedy proszę Cię, miej odwagę modlić się za swoich braci i siostry, którzy może przy podziale spadku się pokłócili. Jeszcze ciało matki czy ojca nie ostygło, a już się w domu o spadki pokłócili. A może z sąsiadem są skłóceni i mówią, po moim trupie nie odpuszczę. Przecież dorosłymi ludźmi jesteśmy. Większość z nas słyszeliście podobne sytuacje i to nie gdzieś daleko. I to jest, moi drodzy, wezwanie, z którym my się dzisiaj jako wspólnota zmagamy. Ale tu w tym słowie jest życie. My możemy zanegować, możemy odciąć się od niego, ale to jest droga donikąd. Jesteśmy tu po to, żeby to słowo przyjąć i żeby prosić Boga z odwagą, Panie, daj mi moc, abym to słowo wypełnił. Daj mi moc, aby ono ukształtowało moje życie. I moi drodzy, ja przed tygodniem prosiłem o to, żeby ten 18 rozdział tak spokojniutko przeczytać. Dzisiaj chciałbym o coś więcej poprosić. Przeczytać ten rozdział i zobaczyć, jakie myśli się urodziły w Twoim sercu. Tak spokojniutko go przeczytać. Dać sobie z 15 minut, 20. I czytając to słowo, badajcie swoje myśli, swoje uczucia. A potem, jak trzeba, ja będę w konfesjonale. I o detalach w konfesjonale możemy porozmawiać. Moi drodzy, to jest 18 rozdział. Dzisiaj już się kończy. Za tydzień przyjdzie inne słowo. Ale nie chciałbym, żebyśmy to słowo zagłaskali.
Nie chciałbym, żebyśmy je odłożyli na później, ponieważ, tak jak już mówiłem kilka razy, to słowo dostali uczniowie Jezusa. Nie było tłumów. Było ich kilkunastu i był Jezus. I potem Pismo mówi, że Jezus poszedł w inne miejsce. Czyli jak gdyby zmieniły się okoliczności. I to słowo w nich musiało trwać. Dlatego odwagi to będzie, to może być ważny tydzień w naszym życiu, kiedy będziemy zmagali się z 18 rozdziałem Ewangelii Mateusza, ze Słowem do uczniów i kiedy będziemy obserwowali nasze serce i patrzyli, co Bóg chce w nas zmienić. Amen.